przyjęcia określenia, właśnie. Tak, 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 relacje, złe relacje, zaszłości historyczne też niestety one potęgują pewne złe odniesienia w polityce współczesnej, bieżących relacjach politycznych, ale i w gospodarce. Niestety ma to pewne złe podłoże. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, strona polska musi artykułować swoje zdecydowane stanowisko w tej sprawie, tym bardziej, że prawda jest po stronie Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego. Większość przytoczająca społeczeństwa polskiego, nie jest powiem zdaniem, że to wszyscy Polacy chcą jasnego stanowiska w tej sprawie, ustawa przyjęta przez Sejm jest tego dowodem, jeśli jest to właściwa droga. Natomiast na arenie międzynarodowej politycznej możemy śmiało powiedzieć, Ukraińcy podnoszą w tak nieładny sposób stosunki polskie, ukraińskie, wymiar historyczny tych stosunków, chcą jego politycznie się współcześnić, ale trzeba przyjmować powiedzieć, nawet ostatnich dni pokazują, iż Polacy rzeczywiście wspierają Ukraińców. Chcą działać, strona polityczna Polska chce działać w Polsce. To jest widoczne. Czyli ustawa uchwala z jednej strony i stanowisko dla nas polskiej racji stanu, tutaj w kontekście tego zbrodnictwa, i z drugiej strony pomoc polityczna i gospodarcza na linii nadzorowej w tych trudnych współczesnych czasach dla obecnego państwa ukraińskiego, praktycznie budującego w sferze, budującego cały czas w sferze budowy, w trudnych relacjach z Rosją i politycznych, wojskowych, jak również gospodarczych. Przykładem są spotkania ostatnich paru dni, jakie miały miejsce w Kielce, polskiej konferencja z udziałem grupy Wyszehradzkiej, do której byli również zaproszeni, też na spotkanie byli przedstawiciele rządu ukraińskiego i też osobne środy bodajże spotkanie dwa dni temu pani premier Beaty Szydło z premierem Ukrainy Freshmanem. To jest znamienny przykład na to, iż obok tej negatywnej narracji ukraińskiej jest zdecydowane polskie działanie, czyli państwo polskie z jednej strony podjęło wreszcie zdecydowane działania polityczne na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o politykę historyczną, i z drugiej strony ma określony kierunek działań politycznych na arenie międzynarodowej w wymiarze współczesnym, czyli obecnego budowania polskiego miejsca na scenie międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest chyba istotne i uważam, że w tej drodze nie wolno zejść. Natomiast należy pamiętać o jednym, nie możemy zasłaniać się nie tylko kwestiami współpracy bieżącej politycznej, jeśli się pojawiają takie uchwały, takie ustalenia ze strony ukraińskiej, które są niestety, one mają swoje odbicie nie tylko w mediach ukraińskich i częściowo również polskich, mam nadzieję, że będzie to bardzo szerokie komentowane, ale również na arenie międzynarodowej, musi być to zdecydowane przez polską torpedowane i stanowisko polskie, czyli zgodnie z prawdą, rzeczywistością historyczną, musi być artykułowane i określone. Uważam, że to jest jedyna droga zdrowa, taka narodu i państwa polskiego. Panie doktorze, wspomniał pan o tych 26 lat zaniedbań w tej sprawie, natomiast w rezolucji ukraińskiej czytamy również, że polska uchwała Sejmu i Senatu przekreśla osiągnięcia wieloletniego dialogu historycznego na ten temat. My mówimy o 26 latach zaniedbań, braku takiej odważnej polityki historycznej, która powinna być realizowana przez państwo polskie, natomiast strona ukraińska mówi o jakimś dialogu, który był prowadzony. Czy na temat prowadzenia tego dialogu panu doktorowi jesteś wiadomo? Znaczy, ja bym powiedział inaczej, pewne rozmowy były, się większym mówiliśmy też gronie i również o charakterze politycznym, oprócz historycznym, ale trzeba sobie jasno wyjaśnić pewną kwestię. Przyjęta ze strony Polski przez te blisko 26 lat głęboka cisza i niewyjaśnienie sąsiada, nie wiadomo, co przyczyn. Niestety skutkujące negatywnym obrazem spojrzenie na Polaków, nawet przez niektóre części środowisk ukraińskich, że brak tej decyzji zdecydowanej po stronie Polaków w tej kwestii skutkowało, że część Ukraińców, bo przecież nie wszyscy są nacjonalistami albo pochodzą ze środowisk nacjonalistycznych ukraińskich, chciała bardzo ciszy i brak zdecydowanej ze strony Polski, skutkowało wielkim takim zapytaniem, ale też jeszcze jeden z języka tej ciszy, ze strony, rzeczywistej ciszy ze strony Polski w polityce historycznej i też wymiarze politycznym. To, że Polacy, państwo polskie mogą przez ten czas mieć się jako państwo, które nie potrafi zabiegać o swoje podstawowe prawa i dbać o swoich obywateli i na rzecz historycznym i współczesnym, czyli wykazywało jakby swoją rzeczywistą słabość państwa jako Rzeczpospolita Polska. I to wydaje mi się, że był duży minus. Dlatego po tych 26 latach zdecydowana postawa Parlamentu Polskiego i kół rządzących polskich obecnych wskazuje, że coś się w Polsce zmieniło i niektórzy niestety z establishmentu polityki ukraińskiej szczególnie w tym wymiarze nie mogą się z tym zgodzić. Ta narracja, polska postawa przede wszystkim polityczna i historyczna mi się nie podoba. Powiem w inny sposób, no po prostu muszą przełknąć gorzką tabletkę i przyznać, że niestety nie możemy bombardować więcej środowisk polskich, ponieważ wreszcie nastąpiła rzeczywista postawa, również polskiej racji stanu, polskich środowisk politycznych i historycznych i jasna obrona polskiego interesu historycznego, jak i również w kontekście obecnych czasów, również współczesnego dorobku społecznego, bo ta ustawa, przyjęcie zdecydowanego stanowiska dla Polaków, mieszkających w Rzeczpospolitej Polskiej, jest również ważna dla Polaków, także mieszkających poza granicami Rzeczpospolitej, właśnie na kresach, na ziemiach obecnie będących w władaniu państwa ukraińskiego, dawnych kresach Rzeczpospolitej, przecież liczba tych Polaków to jest kilkaset tysięcy, są środowiska, które liczyły to i oni są policzeni na blisko milion osób ludności pochodzenia polskiego, którzy się czują Polakami, bądź czują bliskość wspólnotową z historią i tradycjami polskimi. To jest niesamowita masa społeczeństwa żyjącego na Ukrainie, a jednocześnie brak dotychczasowych działań powodowały, że Polacy żyjący tam, ich poczucie pod kątem tego, co tam się działo, tych tragicznych wydarzeń, powodowały, że Polacy byli wycofani i mieli obawy o częstokrocie o własny los swoich bliskich, nie wiedząc, czy za sami, nie daj Boże, takie historie się nie powtórzą, bo niestety, tak jak mówiłem o tym, brak stanowiska zdecydowanego państwa polskiego nie mógł dawać do tego podstawy. Dzisiaj myślę, że polskie stanowisko polityczne w tej kwestii również wzmacnia się na arenie międzynarodowej, to są też postrzegani jako poważny partner w rozmowach z każdym naszym sąsiadem, jak i też każdym dyskutantem na arenie politycznej. I myślę, że to w jakiś sposób przyniesie pozytywne owoce dla Polaków stosujących, jak obywateli Rzeczpospolitej, jak również dla polskiej diaspory na arenie międzynarodowej w całości. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Gorąco pozdrawiam i dziękuję za spotkanie na tej radzie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy z panem doktorem Dariuszem Kucharskim, historykiem, członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Panie Boże, nad wołaniem mule krwawą i ten krzyk płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i krzyknął i zapłakał. Czy słyszałeś modłę, panie? Posłuchaj, czy pamiętasz, gdy hańbili skórkę jego banderowcy jak zwierzęta? On nas
niepewności dniem. Przed nami kolejny temat. Witam na antenie Radia Maryja, pana Cezarego Jurkiewicza, radnego miasta stołecznego Warszawy. Szczęgorze, pozdrawiam pana bardzo gorąco. Zatóż odchodzi dwóch dotychczasowych wiceprezydentów, Jarosław Jóźwiak i Jacek Wojciechowicz. Jóźwiak podał się do dymisji. Wojciechowicz został odwołany przez prezydent Warszawy, panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Także władze Platformy Obywatelskiej rozwiązały stołeczne struktury partii. Czy takie działania wystarczą, aby aferę warszawską, aferę restrukturyzacyjną podnieść pod dywan? Спасибо.
kanałów medialnych. Jest on na pewno ograniczony wobec tego, co rzeczywiście dzieje się w ratuszu miasta stołecznego Warszawy. Pytam się pana jako radnego, jaka atmosfera panuje w kularowych spotkaniach, chociażby pomiędzy radnymi miasta Warszawy. Twoim aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana senatora Jerzego Chruścikowskiego, przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże, panie senatorze, witam. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich emisłacji i ojca prowadzącego. Panie senatorze, trwa jednodniowe posiedzenie Senatu. Senat zajmuje się dzisiaj ważną specustawą o rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Na jakim etapie są prace i co ta ustawa zakłada? Dosłownie w 2 minutach skończyły się punkty wprowadzające właśnie dyskusję na temat właśnie wprowadzenia tej ustawy, wprowadzenia o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na tej Rzeczpospolitej Polskiej. Głównie ta ustawa działa w kierunku może potrzeby, bym powiedział, hodowcom trzody chlewnej, która daje szansę zdjęcia około 100 tysięcy sztuk trzody z terenu zamkniętego, gdzie nie można wyprowadzać tej trzody do innych regionów. A żeby to działanie było bardzo zdalne i skuteczne, bo pamiętajmy, że ostatnio wyskoczyło jeszcze kilkanaście ognisk, to chwili 19, przedtem było 3 atrakcje są następne, co spowodowało zwiększenie strefy. Nawet Komisja Europejska narzuciła nam, co się nie zgadzamy, że cały obszar województwa podlaskiego i do tego przedtem były mniejsze strefy, bo były tylko powiaty ograniczone, jak i również powiaty sąsiednie, czyli województwa mazowieckiego i jednego powiatu lubelskiego. Co skutkuje, no musimy jakieś działania podejmować natychmiastowe, żeby rolnicy nie ponieśli strat. A nie chcemy stosować takiej zasady, jak poprzednio zastosował poprzedni rząd, który dopłacił złoty 50 do 1 kg dla tych, którzy byli w tej strefie, a rolnicy stracili na cenach w całym kraju. W zasadzie pomoc była dla rolników w tej strefie objętej, a rolnicy w całym kraju stracili na cenie trzody, bo z powodu tak zwanej, można powiedzieć, takiej paniki na rynku i niestety działań z straty rynków europejskich i rosyjskich straciliśmy bardzo dużo wszyscy producenci trzody i hodowcy trzody chlewnej. Stąd właśnie rząd podejmuje bez, jak można powiedzieć, bez dokładania finansowego realizacji tej ustawy, co pozwoli rzeczywiście wyprodukować w tych zakładach konserwy, które będą konserwami, no, zakładamy, że najlepszej jakości, które pamiętamy, jak to pan minister mówi, dawnych smaków, gdzie nie było żadnych dodatków, na niebie dodatków, ma być 100% mięso i to ma być mięso, jak również pasztety, które będą zapewnione, że gdyby nie mogli sprzedać na rynku, zakupi to instytucje państwowe, czyli wojsko, czy jeszcze inne instytucje, które włożą. I to zakłady same zaproponowały, że takie gotowe są podjąć działania, że to jest najlepsze rozwiązanie rynkowe, gdy oni wejdą sami. Z tym, że rolnikom zabezpiecza się bardzo ważny element, że cena nie będzie jakoś taka odbiegała od ceny ogólnej, będzie to cena z ostatniego tygodnia, ceny, którą poprzedzony był tydzień zakupu bieżącego. Stąd rolnicy będą mieli gwarancję, że dostaną cenę średnią, cenę określoną tutaj na tym poziomie. Co nie będzie powodować jakiejś paniki, zagrożenia i mamy nadzieję, że ustabilizuje się ta cena i będzie taka, jak jest w tej chwili. No na szczęście mamy to, że ta cena się ustabilizowała, ona już jest w tej chwili wyższa i tutaj problem nie jest tak, jak mieliśmy parę miesięcy temu jeszcze, kiedy ta trzoda była poniżej kosztów produkcji, w związku z tym strat nie powinno być i to nic. Natomiast oczekujemy, tym zapowiedział się pan minister Dąbrowski, że przedłoży nam drugie rozwiązanie na najbliższym posiedzeniu dotyczące właśnie kompleksowej ustawy o zabezpieczeniu AFS-u, mówiąc tutaj o prawie środowiska, mówiąc tutaj o prawie łowieckim, mówiąc tutaj o strzelaniu dzików, mówiąc o poprawieniu programu bioasekuracji i te rzeczy, które tam jeszcze są w tej chwili kompleksowo będą wspólnie działając tutaj rząd i Komisja Europejska, która chce również pomóc i dofinansować pewne działania, które pozwoliłyby walczyć. Dlatego, że no, trzeba powiedzieć jedno, ta choroba posuwa się bardzo szybko i posuwała się przez wiele lat, idąc od Uralu do nas średnio 300 km na rok. My w Polsce przehamowaliśmy przecież dość długo i nie wyszło na nas Polski, a jest przecież całe kraje, jak Łotwa, Litwa, Estonia, te kraje mają przez tak samo choroby. Największym zagrożeniem w tej chwili dla nas, to zwracamy na to uwagę, jest Ukraina. Na Ukrainie występuje ogniska afrykańskiego pomoru i to już niedaleko, po 50 km od granicy polskiej. Z czego chcemy tutaj, żeby Komisja Europejska włączyła się do pomocy Ukrainie, aby Ukrainie pomóc zwalczać chorobę, głównie tak w Polsce, żeby ona nie przeszła na teren Polski, bo dopiero w tej chwili mamy w Białorusi, żeby nie daj Boże, nie przeszła ona na teren mojej Lubelszczyzny, z terenu Ukrainy. Więc te działania podejmiemy wyprzedzające, żeby pomóc sąsiadom w walce. I tu Komisja Europejska nawet nie ma obowiązku, ale chce i zachęcamy do tego, żeby pomóc Ukrainie walczyć to problem. Tu wszystkie działania są robione. No oczywiście zdarzają się przypadki i trudne przypadki walczenia z tym, stąd apel do rolników. Dzisiaj też apelowałem, abyśmy my przestrzegali tych programów bioasekuracji, gdyby jednak i stąd apelujemy też do Komisji Europejskiej, aby starała się dofinansować program bioasekuracji, aby rolnicy nie ponosili tak naszych kosztów. Panie senatorze, dramatyczna sytuacja, jeżeli
chodzi o sytuację sadowników. Wiemy, że w najbliższy poniedziałek to właśnie sadownicy będą protestować przed resortem rolnictwa. Producenci skarżą się na bardzo niskie ceny skupu. No rzeczywiście jest to problem znany nam od lat. Ja powiem, że to są praktyki dla mnie, to są takie monopolistyczne stosowane przez podmioty skupowe, które w zależności od tego, jak wyczuwają, że mają dużo surowca, to nagle mogą obniżyć ceny. Pamiętam wielokrotnie strajki, protesty nasze, kiedy podnosiliśmy, że zakłady robią coś takiego, jak w momencie właśnie teraz, kiedy jest największe nasilenie wywożenia jabłek, to oni zbijają ceny na poziom, jak tu jest powiedziane, nawet do 14 groszy. Wczoraj miałem posiedzenie Komisji Senackiej Rolnictwa, którą zwołałem i którą przeprowadziłem z panem ministrem Boguckim, dał nam pełną wiedzę, informacji na temat sytuacji na rynku i działania podejmowane przez rząd. I powiem szczerze, że sam pan minister powiedział, że już po tych naciskach i prawie nagle już w prognozach jest, że podnieśli oni z 14 groszy do 20 groszy w tej rzędy. Wystarczyło wiele zapowiedzi tutaj podnoszonych alarmów i już pokazuje, że nie ma monopolu, że nie ma zmowy, że oni już